Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Marcin Wawrzyniak, firma Tropical. Dziś ponownie odwiedzam Darka. Cześć Darku. Witam ponownie. Po ostatnim odcinku mieliśmy spory niedosyt, ponieważ u Darka jest wiele, wiele rzeczy do pokazania. Nie zdążyliśmy pokazać wszystkiego. Także dziś jesteśmy ponownie i dziś zaczniemy od trochę innego kontynentu niż poprzednio, ponieważ poprzednio pokazywaliśmy głównie Amerykę Południową, a dziś zbiornik z Azją. No właśnie, co tutaj pływa? Tak, tutaj mamy Hany i do tego jeszcze jako towarzystwo brzęki dwuplamy. Mhm. Te Hany, wiesz, z reguły kojarzą się z dużymi, bardzo agresywnymi rybami. Tak, to jest rybami. Gatunek, gdzie tak powiem, no jeden z mniejszych lub najmniejszy, jak tam gdzieś się dowiadywałem, wyczytywałem lub od osoby, które je nabyłem, to nawet napisał, że jest to najmniejszy gatunek, odmiana Han. Ale oprócz tego, że bo w większości to są ryby, które w naturze polują na coś żywego, jakieś tam owady, to w warunkach akwarystycznych, co warto może dla niektórych, którzy się brzydzą owadów, czy tam karmienia robactwem, również jedzą suchy pokarm, granulowany i nawet płatki. A powiedz mi, ponieważ jest ich sporo w akwarium, tak. Agresja wewnątrzgatunkowa? Tak się chyba udało, że to nie są aż takie właśnie bardzo agresywne, choć też miałem jakiś czas temu inną odmianę, tak zwaną Laos Fireback, to one są bardzo agresywne, gdzie jak dobrze pójdzie, to zostaje jedna para, ale jak jest bardzo agresywna, że tak powiem, grupa, to się wykoszą do jednego. Powiedz mi, kolejny zbiornik, który ja bardzo lubię, ponieważ jest też trochę roślin nad wodą. Troszkę pracy to kosztowało. Nie ma problemu z tym, że próbują opuścić zbiornik, tak. Wiesz, jest dosyć wysoki poziom wody, a jednak ryby, które no myślę, że potrafią wyskoczyć. Do potrzeb naszego tutaj filmu to jest ściągnięta taka zasłonka, tutaj mam zrobioną z szyby, żeby nie przeskoczyły. Do tego jeszcze zamykam na wieczór tak, żeby... Opuszczę żaluzję. Tak jest, żeby nie wyskoczyły jednak, bo generalnie nie zauważyłem tego, ale też nie jestem tutaj cały czas, ale wszędzie opinie od tych osób, które znają się na tym bardziej niż ja, to że trzeba tak zrobić, żeby nie wyskoczyły. Lubią wyskakiwać. Taka ich natura. Słuchaj, zbiornik wygląda bardzo fajnie, wygląda tak trochę tajemniczo, jest dosyć też głęboki, jak patrzymy pod wodę. Ryby mają gdzie pływać. No właśnie mają to towarzystwo, które trochę je rozprasza, pewnie też... I gdzieś tam nie muszą ganiać się tylko między sobą, ale mają też kogo pogonić, aczkolwiek nie widać za bardzo u tych brzanek, żeby nie, były chyba jakiś, nie była nawet ani jedna zjedzona sposób, nawet. Albo nawet zaatakowana. Tak. Może też dlatego, że od samego początku, jak przyjechały młode Hany, gdzie tam miały powiedzmy po te 3-4 centymetry, to od razu do nich trafiły brzanki. Może jest to taka kwestia przyzwyczajenia. No być może, natomiast rzeczywiście działają tu na pewno uspokajająco. Tak. Słuchaj, masz jeszcze jedno akwarium, gdzie pływają ryby z Azji, więc je pokażemy. Tak. Potem wrócimy do Ameryki Południowej, bo dobrze. Jest jeszcze co tutaj oczywiście pokazać. Słuchajcie, jest tego naprawdę dużo, mimo że pomieszczenie jest małe. Tak, malutkie. To co, przechodzimy do trochę kolejne, mniejszych ryb. Tak, troszeczkę mniejszych. Słuchajcie, nie bardzo chciałbym mieć takie miejsce pracy, biurko, komputer, siedzicie, pracujecie i co jakiś czas możecie rzucić okiem na fajny zbiornik, a zbiorniczek jest naprawdę przepiękny. Taki kochasz chyba te rośliny poza wodą. Ogólnie też, tak, lubię. Robią naprawdę świetny efekt, natomiast no, pływa tutaj sobie razbora, czy mikrorazbora Kubotai. Jest jej sporo i ma ten swój prześliczny, taki oliwkowo-zielonkawy kolor. Razem z nimi krewetki. Blood Mary, wyglądające też świetnie, no i po prostu drobne roślinki, a troszkę tej wgłębki, wgłębki pod powierzchnią. Wgłębka też już tak rzadko używana roślina akwariowa. No, to u mnie się zdarza coś, co jest rzadko. Ale słuchajcie, to jest naprawdę fajna roślina na powierzchnię, dosyć fajnie się rozrasta, a jak ktoś się postara, to da się ją nawet podtrzymać pod wodą. Także warto sobie o tym pomyśleć. Słuchaj, to jest zbiornik, który rozumiem, że cię wycisza, jak pracujesz, jak się denerwujesz, wiesz, tak, w pracy to... Dokładnie, można spojrzeć sobie, oderwać wzrok od komputera, że tak powiem, niech oczy odpoczną od ekranu komputerowego na zielone.
Chociaż u Ciebie to i tak jest tak, że jak spojrzysz w prawo, czy w lewo, to i tak do tyłu, tak. Tego akurat w tej chwili nie pokazujemy, ale rzeczywiście to akwarium jest małe, drobne i fajne, a przede wszystkim właśnie pływają tutaj też rybki nawiązujące do tego, co pokazywaliśmy wcześniej, czyli do Azji. To co, przechodzimy do Ameryki Południowej, bo jest tutaj jeden piękny zbiornik, bardzo który ładny. Troszkę już dojrzał, więc tak. Możemy go pokazać. Tak, możemy. Okej. Okay. Zapraszam. To idziemy. Słuchajcie, ten zbiornik jest pod samym sufitem, jest wysoko, więc stoję na drabinie. Nie jestem aż tak wysoki, ale warto wejść na tą drabinę i zobaczyć, co tutaj pływa, ponieważ jest tutaj naprawdę sporo pięknych pielęgniczek, a razem z nimi pływa Nonostomus marginatus, czyli drobnoustek obrzeżony. Darku, czy oprócz tego pływa tu jeszcze jakiś kąsacz, czy...? Nie, tylko jest 50 sztuk tego drobnoustka. Mhm. Tak. Jako rozpraszacze do właśnie czterech gatunków apistogramy. Mhm. A opowiesz nam, co jeszcze pływa? Bo tak, tak. Jest jednak woda jest troszkę ciemniejsza, tak, więc nie wszystko jest tak widoczne, jakby się chciało. Poza tym dość głęboki jest ten zbiornik i też nie, pewnie ktoś tam z tyłu sobie tak, zamieszkuje. Masz 60 cm głębokości, a ogólnie to są cztery gatunki apistogramy, apistograma kakadu, benci, hoignei i apistograma panduro. O, mhm. Tak. A powiedz mi tylko, jaki on jest długi? 2 metry, równe 2 metry, wysokość 32 cm i głęboki 60 cm. Także, czyli taka niska wanienka, w której... Tak, ale w sobie też zawiera część filtracyjną, taki jakby panel, że tak powiem, wewnętrzny sump na tylnej ścianie. Tak. Czyli mamy tutaj kąsacze, które są tą rybą, która rozprasza I sprawia, że rybki, te powiedzmy pielęgniczki nie są takie dla siebie bojowo nastawione, tak. A też bojowo nastawione. Troszeczkę mniej, no chyba, że wiadomo, przy tarle jakimś, no właśnie zalotach, to tego się nie da uniknąć. Tak jest. Natomiast słuchaj, świetne są tutaj te liście. Tak, to liście to bukowe wykorzystałem. Mhm. Jako skrytka dla tych apisto. No. Jakieś zbrojniki? Nie ma żadnych. Tutaj nie ma żadnych. Akurat nie ma. Nie ma. Znowu floricari nie ma. Niczym mnie nie zaskoczysz. Nie. Ale żadne... był pomysł, żeby było tutaj statko małych kirysków. No jakoś jeszcze nie dotarło. Nie wiem, czy zmienię zdanie, ale no właśnie. No dobrze. Dobrze, słuchaj. Zbiornik jest świetny, ale jeszcze chyba dzisiaj pokażemy jeden zbiornik, który już widzieliście. Natomiast no... Ogląda się go tak dobrze, a Darek troszkę przyciął rośliny, więc pokażemy Wam jeszcze raz zbiornik, który widzieliśmy w pierwszym odcinku. Dobrze, to tak zwany topowy z tego fish roomu. Z tego fish roomu, schodzimy z drabiny. Zapraszam. Hej. Słuchajcie, jesteśmy jeszcze raz przy tym akwarium. Pokazywaliśmy je już w pierwszym odcinku. Od niego zaczynaliśmy. Od niego zaczynaliśmy, tak jest. Natomiast troszkę się tu zmieniło. Wcześniej było więcej tutaj chyba tych troszkę roślin. Troszkę przycięte jest, no niestety. Zarasta mocno, aż wszystkie lampy były już zarośnięte. Słuchaj, doszły przede wszystkim ryby, co? Tak. Pielęgniczki Ramireza, które bardzo mi się spodobały i myślę, że akurat pasują do tej pozostałości. Zresztą chyba się bardzo fajnie zadomowiły. No widać, nawet co już się dzieje. Tak. Już gniazda były, po ikra złożona była. Fajnie, super, elegancko. No wyglądają na bardzo zadowolone. Doszło też trochę kirysów. Tak, bo jakoś było 20, czy tam około 20, jakoś nie było ich widać, no i jeszcze 15 dodatkowo. Czyli dołożysz jeszcze kolejne 15 niedługo i może coś wtedy będzie widać. Tak jest. Słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, zwrócę uwagę na jedną ważną rzecz, o tym mówiłem już wcześniej w dzisiejszym odcinku, przede wszystkim ryby rozpraszającej. To jest fajne, macie tutaj altumy, które są bardzo spokojne, nie stresują się tym, że tu stoimy, rozmawiamy. Z nimi cały czas w akwarium pływają te bystrzyki kolumbijskie i to chyba naprawdę daje im to poczucie bezpieczeństwa, że jednak są mniejsze ryby, nie uciekają, więc one też nie muszą. Wiem, że dużo osób boi się dokładać kąsacze, ogólnie w ogóle ryby, czy do altumów, czy do dyskowców. Tak. Ty to robisz. No wiadomo, że potrzebna jest kwarantanna. Tak jest. Ale na razie nie ma. Nie ma. Od samego początku nigdy się tu nic nie działo w tym akwarium.
Także warto mieć zbiornik na kwarantannę, tak, to akurat mieć. Masz tą możliwość. Wiem, że nieraz no, nie ma tego miejsca w mieszkaniu, ale warto mieć, tak. Można je odchować również, no bo wiadomo, jakbyśmy teraz wpuścili młode na jakieś, nawet te zwinniki kolumbijskie, to te altumy by je zjadły, a jak mamy je, możemy je odchować, no to możemy je później wpuścić, nie zaatakują. Czasem lepiej kupić mniejszą rybę i, tak, tak, i zobaczyć, sobie, jak tak się jest, wybarwi, tak, jak będzie rosła. Tak. To prawda. No cóż, słuchajcie, obejrzeliśmy już prawie chyba wszystko. Tak. Może za wyjątkiem kilku zbiorników, które pokażemy w przypadku karmienia. Tak. Czy mamy coś jeszcze do pokazania? Nie w tej chwili, ale jak za pół roku może w końcu te morskie będzie funkcjonowało, to zapraszamy. Czyli przyjedziemy jeszcze obejrzeć morskie, tak oczywiście, jest. To prawda. Natomiast cóż, no dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Ja również dziękuję. Wam również dziękuję za uwagę. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobają nasze odcinki, to zasubskrybujcie kanał, oglądajcie, wróćcie do poprzedniego, polecam, ponieważ pokazaliśmy tam też sporo innych akwariów i sporo innych rybek. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!